Rzekomo liczby nie kłamią, a suche statystyczne dane wskazują, że w 2018 roku urodziło się mniej dzieci. Ostatecznej ilości nowych obywateli Suwałk jeszcze nie znamy, ale Andrzej Żeliński, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Suwalskim Szpitalu, uważa, że nie ma powodów do niepokoju. Różnica jest niewielka. Odbyło się tutaj około 100 porodów mniej. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że praktycznie od maja do niedawna jeszcze toczył się tutaj proces naprawczy oddziału i prowadzone były budowlane prace. W związku z tym to troszkę zniechęciło panie do rodzenia dzieci w naszym szpitalu. Natomiast jak analizowaliśmy pierwszą fazę roku, kiedy jeszcze to działało na starych jakby śmieciach, to ilość porodów była zwiększona. Także sądzimy, że to jest jednak przyczyna tego, że mniej łóżek, którymi dysponowaliśmy. Trudno dziwić się wyborom przyszłych mam, choć pracownicy oddziału położniczego i bloku porodowego robili wszystko, by remonty były jak najmniej dokuczliwe. Teraz jednak wszystko wraca do normy. W tej chwili jest taka sytuacja, że mamy już tą część położniczą odnowioną. Jest troszeczkę więcej miejsc niż było poprzednio, ale jeszcze toczy się remont na drugiej części, który też to decyduje też o tym, ile porodów, ile zabiegów położniczych możemy przeprowadzić. Także to jeszcze kwestia kilku miesięcy i oddział jakby wróci do takiego stanu wyjściowego, jeśli chodzi o liczebność, o stan taki, o stan łóżek i tak dalej, i tak dalej. Aktualnie położniczych miejsc już w nowych, naprawdę bardzo przyzwoitych warunkach jest 19. W zupełności wystarczająca ilość, 3 miejsca porodowe na sali porodowej. No tą przy obecnych standardach to w zasadzie możemy do 2000 porodów obsłużyć tą przy tej ilości łóżek. Bez żadnego kłopotu. W każdej z sal przeznaczonych dla pacjentek odnowionego oddziału jest łazienka, sale są dwuosobowe, zgodnie ze standardem maluszki są przy swoich mamach, ale to nie koniec zmian. Na pewno idziemy w kierunku znieczuleń, które będą, no myślę, że to jest kwestia jeszcze czasu i uda się zrealizować tą koncepcję. No i a standard oddziału już w tej chwili jest na tyle wysoki, że ja myślę, że chyba nie musimy się wstydzić w każdym razie w stosunku do innych oddziałów w naszym województwie przynajmniej, nawet w Polsce chyba. Remont drugiej części piętra, czyli ginekologii i patologii ciąży, potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale tam również warunki znacząco się poprawią, co z pewnością docenią pacjentki. Po ukończeniu tych prac ginekologia wróci na swoje miejsce, oddział położniczy i również nowy blok porodowy będą mogły pracować pełną parą, oferując rodzącym kobietom naprawdę komfortowe warunki. Zapraszamy w takim razie i chcemy, żeby ich było jak najwięcej.